Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Little Nightmares 2 i niezmiernie chciałbym was poinformować, że dzisiaj nie będzie kurwa śmieszkowania. Skończyło się, dzisiaj śmieszkowanie się skończyło po dniem dzisiejszym, full powaga, bez żadnego śmiania się, bez żadnych podśmiechujek, bo ja wiem, że wy się ze mnie ciągle śmiejecie. Podśmiechujki sobie ze mnie robicie z tego, że ja nie radzę sobie w tej gierce. Ja was znam, ja mam zainstalowany monitoring w waszych domach i ja wszystko o was wiem. Ja wiem, kiedy wy się załatwiacie, kiedy się ze mnie śmiejecie i kiedy nie oglądacie moich odcinków. Tak więc jeszcze raz będziecie się ze mnie śmiać, to sobie inaczej porozmawiamy. Nie no dobra, ja nie potrafię być kurde poważny w takich sytuacjach. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Little Nightmares 2. Moi wspaniali, kochani, serdeczni widzowie. Zanim jednak zaczniemy, jeżeli nie lubicie słuchać jak ja odpowiadam na komentarze przez widzów, to sobie przewincie do tej minutyki, a my teraz przechodzimy do komentarzy. Niestety ich za wiele nie było, aczkolwiek dzisiaj poprowadzimy trochę spokojniejszy odcinek. Po ostatnich ciężkich wydarzeniach, które odbiły się na mojej psychice, jak sami zresztą widzicie. Zacznijmy od Krugerka, który napisał na dole, że nie rozpisał się nie wiadomo jak bardzo, ponieważ komputer mu przyszedł, dlatego trochę odpierdol napisał. Tak więc dzięki ci, Kruger, mam nadzieję, że podobał się odpowiedź na twój komentarz, tak więc, no nie, no dobra, tak całkiem szczerze. Jim, coś ty odpierkwasolił. Jak po kapuściaku czy surowym kurczaku, którego nie jem, bo ja nie salmonelbójca, takiej sraki nie mam, ale kuźwa ma Jim, przesadzasz, dokładnie, on przesadza, tak dlatego proszę polecieć do niego w sekcję komentarzy i mu napisać, żeby sprzątał po sobie burak jeden, kurde. W sumie kibel wpierdluj, już się nie dziwię. Jim, coś ty odwalił, za co dopierdla cię wpierdzielili, obstrałeś za dużo toalet? Tak, dokładnie. Jeszcze go tam Jaglak przy okazji dobił i przy okazji zmusił go Jaglak do złożenia fałszywych oskarżeń, przez co Jim sam siebie udupił. No, dokładnie. How to rage quit 1.42, dokładnie. To kto ma spierdalać? Oni, nie wy. Ja was za bardzo szanuję, żebyście wy sobie stąd szli. Jim, tak się kończy sanie bez sprzątania. Dlatego zawsze gram na stereo, dokładnie, nie? Teraz wszystkie legendy o potworach oraz serii Mr. X, Asasyna 08, daje dla skojarzenia. Dla mnie ten potwór przypomina Pixy z cienką szyją. Swoją drogą polecam też Asasyna 08, bardzo dobry twórca. Sam sobie u niego czasami coś obejrzę. Może musisz przy zapalonym świetle... A, bo tutaj ten, Krugerek napisał, dobra. Mam już pewien patent, którego wam za niedługo przedstawię. Dzięki ci, Kruger, za komentarz, był bardzo śmieszny. Co prawda może nie odnosił się do żadnych teorii, aczkolwiek przynajmniej pocisnąłeś Jimowi, a to się ceni. Każdy, kto ciśnie Jimowi, to od razu serduszko moje rośnie, nie? Tak więc dziękuję, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tutaj wiem, że jeszcze Akronix napisał co do tego światła. Ja pokażę wam patent, jaki ja wymyśliłem, bo wczoraj go wymyśliłem, albo przedwczoraj normalnie, Big Brain 420 IQ. Dobra, to przejdźmy teraz do Zakolnikowa TV. Mega odcinek, wariacie. Po prostu mam teraz wielkie what's up the fuck. Chyba miało być what the fuck, tak mi się wydaje. Najpierw psychiatryk, teraz tak nagle przechodzimy do więzienia. Szczerze jestem bardzo mocno zdziwiony, bo czegoś takiego nie byłem sobie w stanie wyobrazić. I ta sekcja wyskakującymi rękoma za krat, normalnie motyw wyjęty z horrorów, co nie? No, ładnie się tu postarali. Teraz to już nawet nie wiem jak to skomentować, bo się po prostu nie da. Mózg się lansuje z wrażenia od ogromu wydarzeń, no. Zgodzę się z tą 100% w tej gierce, nie można narzekać na nudę. Oj, nie. Jak w pierwszej części były momenty, gdzie mogłeś tam, gdzie nie, gdzie narzekać, tak tutaj nie wydaje mi się, że możesz narzekać na nudę. Jedyne, co mi się nasuwa na myśl, to to, że więźniowie mogą być członkami jakiejś sekty, bo bez powodu nikt by go nie chciał mordować bez powodu. Dokładnie, zgadzam się z tą 100%, kolego serdeczny, tutaj znak pokoju dla ciebie, zgadzam się z twoją wypowiedzią, jest ona dosyć bardzo zgodna z prawdą, tak myślę, przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić, dziękuję ci Mateuszku za napisanie komentarza, pozdrawiam serdecznie. No i ostatnia osoba, czyli Asia, tutaj biegnie i nagle taka rozkwina. Jak do tego doszło, nie wiem. Spierdalę, powiedziałem, oficjalnie śmiechłam.
No czasami tak jest, że jak jestem pod wpływem emocji, to gadam takie brzydkie rzeczy. Ten komentarz o Klimu, że na bank tam wylądujesz. No przewidziałem przyszłość, normalnie Nostradamus ze mnie, nie? Zdechłe ciało. A jakie może być? Ja no dobra, wiem, że to źle ująłem. Powinienem powiedzieć, że to jest zdechły człowiek albo zdechły człek. Tak też mogłem to ująć. Po to tam Mono był, żeby ten cień zebrać. Bo niby ze zebranie wszystkich jest dodatkowa scenka, bo napisać. No to zgaś światło. A, dobra, bo tutaj piszesz odnośnie tego. Odnośnie podpowiedzi co do tego, jak ja mam przejść mniej więcej tamtą sekwencję. Ja wiem, jak ją przejść. Dziękuję za komentarze. Tutaj się dobrze patrzę. Dziękuję za komentarze. Teraz przechodzimy do właściwej części odcinka i pokażę wam patent, jaki wykombinowałem. Bo normalnie zmiecie was on z planszy. Dzięki jeszcze raz. Dobra, jestem z wami z powrotem. Teraz robimy następujący trik. Otóż najpierw sobie rozpalamy światełko. W ogóle zmienimy czapkę na nasz standardowy beret moherowy. Więc teraz tak. Bierzemy. Jesteśmy... Mamy teraz, wiecie, worek na głowie niczym kamerzysta od Lorda Crushvilla. Oj, powinienem sobie tutaj ściszyć co nieco, bo kurde mam za głośno. Przez chwilę myślałem, że kurde coś do mnie dzwoni, ale jednak nie. Więc dobra. Odpalamy sobie latarkę i teraz patrzcie na to. Patrzcie, jaki ja patent wymyśliłem. No, chodź tu. Dobra, będzie za nami bieg teraz. Widzicie? Patrzcie na to. Ale zostałeś porobiony. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Ja nie sądziłem, że on w ogóle tędy będzie mógł iść. Dobra, to nara, gościu. Trzymaj się ciepło. Zostałeś, że tak powiem, osrany ciepłym moczem. Znaczy osrany, oszczany ciepłym moczem. I teraz tak. Ciągniemy sobie tutaj, jak gdyby nigdy nic. Jak do tego doszło, nie wiem. I co? Pchamy. Wchodzimy, skakujemy i sobie stąd idziemy, dokładnie. W taki oto sposób porobiliśmy tego gościa, że tak powiem, żeli popą. Został on porobiony, tak więc sorry gościuwo, ale nie będziesz nam tutaj przeszkadzał teraz. I idziemy dalej sobie po prostu z przygodą. Domyślam się, że ten typo zaraz na nas ruszy, ponieważ nie bez powodu on sto... O kurde. Siema, siema. O tej porze każdy wypić może. O kurde, ty nie sądziłem, że mnie tak porobisz. Dobra, tu mamy checkpoint. Wygląda na to, że trzeba będzie inną drogę obrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to było? Czemu on się ruszył? Przecież ja sobie szedłem i... Co? Czemu tak? Przecież ja idę sobie normalnie, powolutku. Przecież ja nikomu nic nie robię. Tak będę szedł między nimi. He! Nie wolno. Powiedziałem coś. Nie wolno. Kurde, no jak ja mam to zrobić? Dobra, skończyło się śmieszkowanie, teraz wam powiem szczerze. Tak więc, O, teraz wiem, jak się będziemy bawić, kurde. Patrzcie na to. Powiedziałem coś, gościu jeden z drugim. Proszę się na mnie nie patrzeć. Kurde, no, myślałem, że mi się uda. Kurcze pieczone, co poszło nie tak? Autentycznie, co poszło nie tak teraz? Dobra, wygląda na to, że trzeba będzie tak się bawić gałką analogową. Już mniej więcej ogarnąłem, jak się tutaj do tyłu idzie. Tak więc patrzymy. Okej. Proszę się na mnie nie patrzeć. Ja mam tutaj na widoku, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Kurde, dostałem SMS-a. Dobra, raz jeszcze, patrzymy. Nie śpimy. Tutaj sobie śpi, dokładnie tak. Ja nie mam spać, tylko wy sobie możecie spać. Spierdzielajcie ode mnie, proszę was, ja nie chcę. Ja nie chcę skończyć jak mój wujek, który poszedł po mleko do spożywczaka i nie wrócił. Ja nie chcę, dajcie mi po prostu żyć. No, odpierdzielcie się ode mnie, ja nie jestem w waszym typie. Zacznijmy od tego, że jestem nieletni. W sensie, jako bohater jestem nieletni, no.
Stój tu! Jesteś kurde ten, kameruje się to wszystko. Ja wiem co ty odwaliłeś kiedyś. Ja byłem ciebie sprzedać na policji, pamiętam to. Pamiętam za co wyrok miałeś. Proszę nie patrzeć, proszę nie patrzeć. Powiedziałem coś. Co tak od tylca? Nie uczyliście, że od tylca się nie bierze? Bo to nie po Bożemu jest? Szybko, szybko, ja was widzę. Patrzcie, kurde, jestem. Patrzcie, jak ja się kręcę. Uhuhuhu! Patrzcie, kurde, na to. Uhuhuhu! Dobra, to ja sobie z wami tutaj już przestałem gadać. Elo. Ej, jak ja ich porobiłem, beskitu. Patrzcie w ogóle, co to w ogóle było? Jaki 300 IQ ja jestem dzisiaj, beskitu, nie? Okej. Tego się nie spodziewałem, że ja i tak ładnie, kurde, porobię tu. Dobra, co tutaj mamy? Odpaliliśmy krzesło elektryczne, widzę. Aha, bo jesteśmy... A, my tutaj już jesteśmy. Tutaj przecież Six na nas czeka. Okej. Ej, patrzcie w ogóle, jakiego dzisiaj farta mam. Dobra. No, dawaj, dawaj. Bierz to. Teraz fajnie byłoby, jakbym ja stąd wyszedł, nie? A, dobra, okej. 300 IQ 6, dokładnie. Ale teraz zabieramy nasz ten, zasilacz. I zabierzemy go do tych drzwi. Tam, gdzie jest winda. Dokładnie tak, tutaj pamiętam jeszcze ten wózek inwalidzki z poprzedniego odcinka. A raczej z dwóch ostatnich odcinków. I zaraz trzeba będzie ten wziąć. Chyba, że ty już Six to zrobiłaś. Ta, Six to wyciągnęła. Bardzo dobrze, kurde, ty to mądra jesteś dziewczyna jednak, wiesz? Powiem ci, że zazdroszczę, że Mono ma taką partnerkę normalnie. W sensie podczas przygody, bo ja swoją Justynę kocham. Nie żeby coś. Ale zazdroszczę w sensie jemu, że ma takie dobre relacje z nią, nie? Że się dogadują, nie? Wiecie o co chodzi. Tutaj proszę sobie nie dopowiadać jakichś głupich scenariuszy brzydkich. Dobra, wbijamy tu na pełnej, nie? Zjeżdżamy windą sobie w dół i w taki oto sposób kończymy pewien akt normalnie. W końcu poziom został ukończony. Tak oficjalnie. Jakaś trofka może coś? Nie, nic nie wpadnie. Nie lubicie mnie chyba. A ja grzecznie gram w wasze gry. Ja grzecznie tutaj wasze gry uwielbiam, polecam zawsze i wszędzie i tak dalej, a wy mnie tutaj w taki sposób traktujecie. No chyba się zaraz obrazimy, proszę państwa. Dobra, co tutaj mamy? Odpalamy latarę i szukamy, kurde, zagadek, niczym Scooby-Doo i Brygada. Brakuje nam jeszcze Kudłatego, Scoobiego Doo, Daphne, Velmy i Johnnego Bravo, który ostatnio wali niezłe suchary. Swoją drogą, ostatnio oglądałem odcinek Johnnego Bravo, jak tam ten zarywał do Daphne, wiecie, w odcinku z crossoverem Johnny Doo, czy jakoś tak to się nazywało. I tam mnie po prostu, no, Johnny Bravo, no, rozpierdzielił, nie? Dobra, co tutaj mamy? Gdzie idziemy? Wow, a gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle jest za miejsce? Czy to przypomina jakby jakąś kuchnię? Albo jakieś krematorium? Za dużo tu jest szafek. To nie jest na pewno kuchnia. Nie ma takiej opcji. Dobra, chodź Six. Co ty tam wzięłaś? O nie! O nie, łapsko! Łapsko, won! Won mi z tym łapskiem! O nie! Ty, nie zauważyłem tego łapska kompletnie! Co no tu robi? Przecież już się jego pozbyłem. Masakra! No, dawaj. Gdzie jest to łapsko? Ona chyba tu wypełni. Jest! Dobra, masz, kurde, za swoje. Zaraz ci upierdzielę palce znowu. Chodź tu. Chodź, amputację ci zrobimy. Pa, jaka amputacja będzie. Zaraz, kurde, środkowego palca stracisz. No, chodź tu. Ty, kolejna... Co jest? Ty,
Ty, no fajnie, ty, Six, zarąbiście, tylko szkoda, że ty mi nie pomogłeś. To tak ty mi się odwdzięczasz? No, chodź tu, kurde. Chodź tu, zaraz cię porobię, nie? Dawaj, łapsko. Gdzie ty jesteś? No co się boisz teraz? Co się boisz? Boisz się, kurde. Sprawiedliwość idzie po ciebie już. Chodź tu, ale ci domową amputację zrobię, nie? Chodź tu. Kurde, no wykorzystało to gówno. Łapa Frankensteina, czy nie wiem, co to za shit. No chodź tu, pa. Pa, jak ja się teraz porobię, no. Chodź tu. No, wyłaź. Wyłaź stąd. I co? No, pa, jak cię pocisnę, kurde. Jeszcze raz muszę cię uderzyć. Dobra, padło. Padło to gówno. No i chodź, jeszcze cię dobiję zaraz. Chodź tu, pa na to. Widzisz? Chciałem cię dobić, ale nie mogłem. Następne, kurde. Chcesz następną rączkę amputacji? Już jedna oberwała. Chodź tu. Ho! Nie trafił. Aj, kurde. Dobra, tu jest. Oberwała. Teraz chodź tutaj znowu. Chodź tutaj, chodź, wyjdź, wyjdź, rączko. Zaraz ci przetrącę te paluszki. Chodź tu. Uff, kurde. No, zaraz oberwiesz tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź. Ja ci przetrącę paluszki, chodź. Ja się nimi zaopiekuję. Pa, pa, jak oberwałaś, no. Chodź tutaj jeszcze. No chodź tu, rączko, no chodź. Ja się tomu zaopiekuję. Dobra, jedna oberwała. A nie, jeszcze nie. O kurde. Dobra, teraz zdechła. Zajebiście. Dobra, oberwała. Jeszcze raz, chodź tu podejdź. No chodź, przetrącę ci paluszki, no. Co się boisz? I co? Warto było? Warto było podskakiwać? Pa, co teraz z tobą zrobię? Pa, amputacja domowej roboty. Chodź tutaj, no chodź. Jeszcze tylko jeden paluszek ci przetrącę. No chodź, to nie będzie boleć, bo ty i tak martwa już jesteś. No, więc pal gubę mi stąd. Dobra, wyłazimy stąd. Chodź tu, Six. O kurde, co tutaj jest? Co tu mamy? Ej, co to są za twarze, ty? To jest jakiś pokój seryjnego mordercy, bez kitu. No bo to nie są maski, no... Przepraszam was bardzo, ale to nie wygląda na maski. To jest dosłownie... To są, kurde, ludzkie gęby odrąbane od ciała. Jezu, same psychole w tej gierce są. Mamy... save point. Co jest grane? O kurde! O kurde! Niezgadne, czy to jest szef kuchni? Bez kitu to był szef kuchni. Bez czapeczki co prawda, ale to jest on. To jest psychol. No. On nie ma nóg? Czy mi się wydaje? On tylko na łapach się porusza. Co jest grane? Dobra, dobra, brzydki jesteś, wszyscy o tym wiemy, no. Niestety urodą to tam nie grzeszysz za bardzo, więc idź sobie stąd, dokładnie. Co on robi? On komuś łeb skręca, czy mi się wydaje? Co
on najlepszego robi? Dobra, tam jest przejście. Idziemy. Frajer nas widział. Idź sobie stąd. Nikt cię nie lubi. Wygląda na to, że on musiał się tędy poruszyć. Tak prawdopodobnie skrypt gry zadziałał teraz. Dobra, co on tam teraz robi? To on bez kitu... Nie, on ma nogi. Ma czy nie ma? Bo tak średnio widać. Chyba ma. Co on najlepszego robi? Czemu on ciało do szafki wkłada? O co tutaj chodzi? Co ty, gościu, samą reprezentujesz? Dobra, palimy gumę stąd. Palimy gumę stąd. No nie, on nas przychytrzył. Dobra, widzę, że on teraz coś takiego zrobił. Usłyszał nas, że my ten... Że my się tu chcemy dostać. Dobra, idziesz stąd? Dobra, spylił tamtędy. Okej, więc mamy chyba go na razie z głowy. Idziemy. Idziemy tędy. Dokładnie. Szybko, szybko do góry. Okej, jesteśmy w kanalizacji. Znaczy, tfu. Wentylacji. Tak więc zobaczymy, gdzie nas teraz będzie gra chciała przeteleportować. Tu musimy uważać, bo jego ręce wystają. Okej. Idziemy grzecznie. I teraz uwaga. Bo on tu będzie prawdopodobnie też chciał atakować. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy w jakimś, kurde... W jakiejś sali jesteśmy. Tu klucza nie mamy, czyli będziemy musieli coś odblokować. Okej.
Wiecie co? Myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj zakończyć odcinek, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Napiszcie, co sądzicie o wydarzeniach z tego odcinka w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw. I to by było na tyle. Myślę, że od dnia dzisiejszego chyba przerzucę się na robieniu filmików w 60 fpsach, no bo czemu by nie, trzeba się trochę dostosować do standardu, jaki panuje na YouTubie. Ale zobaczymy, jak długo będą mi się te filmiki renderować. Dam wam znać na pewno w sekcji komentarzy, czy będę kontynuował challenge z 60 fpsami, czy nie. Tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję po więcej, oczywiście kontentu na moim kanale, ponieważ nie tylko takie gry ogrywam różne gry, nawet też vlogi robię od czasu do czasu, tak więc myślę, że warto zasubskrybować, przynajmniej ja tak uważam. To by było na tyle z mojej strony, zapraszam również na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Little Nightmares 2 i nie tylko. Dzięki za uwagę, cześć!